Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu wieczornym zasypiakowym. Jak co dzień, jak co wieczór spotykamy się po to, żeby się wspólnie modlić. Kochani, Przyglądamy się ciągle yy, różnym opowieściom o miłości, czyli ten słynny hymn o miłości św. Pawła. Zostały nam już, kochani, tylko trzy wezwania, więc jeszcze tylko trzy poniedziałki z dzisiejszym włącznie, bo już pomału kończymy. Cały, cały hymn sobie przeszliśmy. Kochani, te ostatnie wezwania są w sumie bardzo podobne, są takie o pewnego rodzaju cierpliwej, przetrzymującej wszystko miłości. Było ostatnio o tym, że miłość wszystkiemu wierzy. Dzisiaj we wszystkim Pokłada nadzieję. One są w ogóle bardzo podobne: no bo wierzyć na przykład komuś i pokładać w nim nadzieję, to są dosyć podobne sprawy. Oczywiście są niuanse. Kochani, chciałbym Waszą uwagę na dwie rzeczy zwrócić w związku z tym wezwaniem. Miłość we wszystkim pokłada nadzieję. To może też wytłumaczyć, kochani. To niewiele zmienia, ale w takim tłumaczeniu bardziej wprost można by powiedzieć, że miłość po wszystkim spodziewa się nadziei, po wszystkim spodziewa się czegoś, że będzie dobrze w takim sensie. Kochani, to też nas, jakby, kieruje ku pierwszej rzeczy, na którą chciałbym, żebyście dzisiaj popatrzyli, czyli takiemu jasnowidztwu, tak bym to nazwał. Ale nie chodzi mi, kochani, oczywiście o jasnowidzenie w tym takim sensie, wiecie, magicznym, że chodzimy do jasnowidzów, tylko bardziej tak jak mówimy, ciemnowidztwo albo raczej czarnowidztwo, nie? Że ktoś po prostu bardzo negatywnie patrzy na rzeczywistość, tak istnieje również jasno, albo światłowictwo. O! To byłoby lepsze słowo, światłowictwo. Czyli oni chodzi o takie nastawienie, i to nie jest kwestia charakteru, że ktoś jest może bardziej wiecie radosny, ktoś trochę bardziej ponury, tylko takiego właśnie patrzenia na rzeczywistość albo w sposób pozytywny, albo w sposób negatywny. Czekanie, my, jako chrześcijanie, jako ludzie szczególnie wypełnieni miłością, bo to jest właśnie cecha miłości, patrzymy w sposób światłowidzący. Nie chodzi o to, że nie dostrzegamy zła, nie chodzi o to, że. Nie widzimy rzeczy niedobrych, nie nazywamy ich i tak dalej. Ale, kochani, chrześcijaństwo, które koncentruje się na złu, a niestety takiego chrześcijaństwa jest sporo, takiego, które koncentruje się na grzechu, na różnego rodzaju, wiecie, upadkach, na, na, na rzeczach, nie wiem, groźnych dla duszy i tak dalej, to nie jest chrześcijaństwo Jezusowe. Zobaczcie, oczywiście, u Jezusa różnego rodzaju przestrzegań od, o, o rzeczach złych jest oczywiście sporo, to nie, nie, nie chodzi o to, że nie ma. Ale jego generalnie nowina nie polegała na tym, uważajcie, bo wszyscy pójdziecie do piekła. Nie, nowina polegała na tym, przyszedłem was zbawić, ojciec mnie posłał, żebym was uratował. Czyli on patrzy, jakby w pozytywny sposób. Gani, to jest jakby pierwsze pytanie, które trzeba sobie dzisiaj zadać. W jaki sposób my się przyglądamy rzeczywistości, że nie pozwalamy, żeby ona nas właśnie pochłonęła swoją rozpaczą czasem, ciemnością, negatywną stroną i tak dalej. Koni, to, to nie jest tylko tak, że w życiu niektórych ludzi tego jest więcej i oni mogą mówić, okej, okay, no ja mam po prostu tyle nieszczęść, że muszę tak patrzeć. Tylko, kochani, to jest też nasza decyzja. Dlatego, że my też godzimy się na to, żeby w ten sposób patrzeć. My, jakby, wbrew pozorom, jest nam może czasem łatwiej wręcz tak patrzeć, bo szczególnie kiedy się wydarzają trudne rzeczy, no to wtedy trudno bardzo jest jakby zebrać się na taką, wiecie, i odwagę, i takie przełamanie, że nie będę patrzył tylko negatywnie. I wtedy jakby patrzenie pozytywne jest ogromnym wysiłkiem. I dlatego, wbrew pozorom, łatwiej jest patrzeć ciemno na rzeczywistość niż jasno. Więc to jest pierwsza rzecz, kochani. Czyli pomyślcie dzisiaj o swoim czarno albo jasnowidztwie. Czy nie ma tego czarno szczególnie za dużo? I może pomyślcie o tym, co zrobić, żeby się takich myśli właśnie pozbywać, uciekać od nich, zająć się czymś, nie wchodzić w nie, nie rozważać, nie międolić w głowie i tak dalej. Druga rzecz, kochani, czyli to we wszystkim pokłada nadzieję, to już oznacza takie coś, że my w drugim człowieku pokładamy nadzieję. I to, kochani, nie ma oczywiście nic wspólnego z żadną naiwnością itd., tak tylko bardziej z tym, że nigdy nikogo ostatecznie nie skreślamy. Kochani, to nie znaczy, że nie możemy oczywiście w pewnych momentach powiedzieć, okej, okay, w tej chwili tak się zachowujesz, takie rzeczy robisz, tak postępujesz, nie chcesz zobaczyć na przykład tego, że mnie ranisz, że muszę od ciebie się odciąć, ale jakby jeżeli się zmienisz, jeżeli... Będziesz chciał się nawrócić, to ja jestem gotowy znowu być nie? dla Ciebie i z Tobą. Konie, oczywiście, ja nie chcę generalizować, bo ja rozumiem, że rzeczywistość jest różna, ale czasem, jak słyszę takie zdania, albo widzę takie komentarze, na przykład pod, pod różnymi filmami na YouTube, szczególnie, które na dotyczą wiecie miłości i tak dalej, czasem, jak tam powiem jakiś odcinek, nie wiem, o zdradzie albo o czymś takim i widzę taką wypowiedź, nie? Jak gdybym została zdradzona, nigdy bym nie przebaczyła. Nigdy. Nie dałabym nigdy drugiej szansy, albo odwrotnie facet mówi, nie, jak gdybym, gdyby mnie żona zdradziła, nigdy bym już jakby, nie, to że jest koniec, jakby nie ma możliwości. Koń to przepraszam, że może mówię tak mocno, ale to znaczy, że to nie jest miłość. Dlatego, że miłość daje szansę. Mówię, miłość nie jest naiwna i miłość nie pozwala się oczywiście krzywdzić, ale jeżeli ktoś zrobi coś bardzo złego, oczywiście no byłoby super, gdyby nie zrobił, ale potem dostrzega swój błąd, naprawia go, wykonuje naprawdę ogromny wysiłek, mówię to o rzeczywistych, realnych konkretnych wysiłkach, to, kochani, miłość pokłada nadzieję, miłość nie rezygnuje, miłość nie mówi, że to już koniec. Kochani, będzie jeszcze to następne wezwanie, miłość wszystko przetrzyma, nie? Ono jest jeszcze mocniejszym jakby dobiciem tego właśnie, ono wszystko przetrzyma. I jeżeli ktoś mówi, no właśnie, jeżeli się stanie to i to, to już koniec, już nigdy między nami nie może nic być, to, kochani, no są duże przypuszczenia, że to nie jest miłość, to jest po prostu szukanie siebie jakoś. Nie mówię, nie chodzi o to, że mamy takich rzeczy chcieć, mam nadzieję, że to jest jasne, ale miłość we wszystkim pokłada nadzieję. Miłość ciągle się spodziewa, że będzie lepiej. Kani pomyślcie znowu, czy gdzieś kogoś nie skreślacie, gdzieś kogoś nie odrzucacie całkowicie. Mówię, ten ktoś może oczywiście sam to robić, bo nie chce się zmieniać, nie chce się nawracać, ale jeżeli to jest wasza decyzja, no to tu jest coś nie tak z miłością. O tych dwóch, kochani, obszarach rzeczywistościach teraz proszę, pomyślcie. Panie Jezu, jak co tydzień prosimy Cię o łaskę miłości, prosimy Cię, wlewaj w nasze serca miłość, wlewaj w nas sposób kochania, który Ty masz, żebyśmy kochali według Twojego serca, według Twoich możliwości, a nie naszych. Dawaj nam Twoją łaskę miłości, która we wszystkim pokłada nadzieję. Niech tak się stanie. Amen. Moi drodzy, tyle na dziś. Proszę o Wasze czoła do błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, ojciec i syn. I duch święty. Amen. Śpijcie, kochani, dobrze, śpijcie w pokoju Chrystusa. Niech to będzie dobra, piękna, cicha, spokojna noc. I do usłyszenia, do zobaczenia już jutro. Wszystkiego pięknego, kochani z Bogiem. Ściskam Was. Dobranoc. Papa. Pa.